Z tego filmu dowiesz się, w jaki sposób przygotować klienta na Twoją nieobecność na rozprawie i na konieczność skorzystania z zastępstwa substytuta. Konieczność wsparcia innego pełnomocnika może wynikać z bardzo różnych względów. Może to być kolizja terminów. Choroba, zdarzenie losowe, czasem może to być sytuacja rodzinna, wyjazd, czy nawet zaplanowany wcześniej urlop. Jest mnóstwo okoliczności, które mogą sprawić, że nie będziesz mógł być osobiście na rozprawie z Twoim klientem. I nie oszukujmy się, większość klientów nie jest i nie będzie zbyt szczęśliwa z tego powodu. Niektórzy też nie zrozumieją, że zastępstwo wynika z konieczności, a nie z Twojego widzi się. No ale czasem nie da się inaczej. Mnie się już zdarzyły takie nigdy zaplanowanych jest kilka rozpraw na raz, rekordowy dotychczas to było pięć i bez substytucji naprawdę nie byłoby szans, aby wszystkie się odbyły. Jak zatem przygotować klienta na to, że nie będziecie osobiście na rozprawie? Siedem wskazówek, by zrobić to dobrze, poznasz w dzisiejszym filmie. Pierwsza wskazówka. Po pierwsze, od razu umieść taką możliwość w umowie z klientem i wpisz tę możliwość substytucji również w pełnomocnictwie. Nawet jeśli taka możliwość wynika z innych przesłanek czy z dokumentów, bo w ten sposób unikniesz zarzutu, że no przecież nie tak się umawialiśmy. A poza tym klient będzie od razu wiedział, że istnieje prawdopodobieństwo, że to nie ty osobiście będziesz uczestniczyć w czynnościach. Gdy to prawdopodobieństwo się ziści, jego zaskoczenie nie będzie aż tak duże i od samego początku współpracy będzie wiedział, czego się spodziewać i będzie wiedział, że istnieje taka możliwość. Po drugie, gdy spodziewasz się, że na danym terminie będzie konieczność zastępstwa. To koniecznie od razu uprzej o tym klienta. Im wcześniej, tym lepiej. Niektórzy nie chcą tego robić odpowiednio wcześniej, licząc, że a może jeszcze coś się zmieni, a może sprawa będzie zdjęta z wokandy, a może strony wcześniej zawrą ugodę, coś się innego wydarzy. Na to nie licz. Jeśli wiesz, że możecie nie być, niech natychmiast wie o tym też klient. Zapewnij go, że Twoja nieobecność wynika z konieczności. No, pewnie, gdybym mogła, byłabym na każdej rozprawie osobiście, ale nie zawsze jest to możliwe. Kropka. Pamiętaj, nie musisz się tłumaczyć i usprawiedliwiać, bo to mogłoby wprowadzić niepotrzebne zaburzenie równowagi w Twojej relacji z klientem. Zapewnij jednak, że Twoja nieobecność wynika z konieczności. Po trzecie, jeśli na rozprawie zastępujecie substytut, staraj się korzystać w tym zakresie ze wsparcia tych samych zaufanych przez Ciebie osób. No to też nie zawsze jest możliwe, ale staraj się, żeby tak było. Dzięki temu i Ty, i klient będziecie czuć się znacznie bezpieczniej. Ty. Dodatkowo, unikniesz konieczności wdrażania w sprawę od nowa kolejnej osoby i tłumaczenia jej o co w sprawie chodzi, jaka jest twoja strategia procesowa i jakie działania trzeba podjąć. Po czwarte, odpowiednio wcześniej przekaż wzajemne kontakty pomiędzy substytutem a klientem. Zrób to tak, by nie tylko mogli się znaleźć odpowiednio wcześniej pod salą, ale też, żeby mieli możliwość wcześniej swobodnie z sobą porozmawiać, troszeczkę się poznać. Jeśli uważasz to za potrzebne i klient tego potrzebuje i da się też to zorganizować to zorganizuj wcześniej spotkanie klienta z substytutem na przykład u ciebie w kancelarii albo w kancelarii substytuta piąta rzecz koniecznie wprowadź substytuta w temat przygotuj dla niego nie tylko całe akta ale też notatkę z istotnymi informacjami i przygotowanymi pytaniami jeśli na danym terminie planowane są zeznania świadków albo przesłuchanie stron na końcu Podziękuję Ci film do tego, jak przygotować się do przesłuchania, więc po zakończeniu tych wszystkich wskazówek obejrzyj również i tamten film. On będzie tutaj z boku, podziękuję Ci go na samym końcu po przekazaniu wskazówek. Po szóste, zapewnij klienta, że substytut zna sprawę i spraw, żeby faktycznie tak było. Jeśli omówisz substytutem sprawę i przygotujesz akta, no to z samą znajomością sprawy nie powinno być problemu, ale zadbaj o to, żeby nie tylko tak było, ale też, żeby klient miał takie poczucie. Czasem, mimo znajomości akt, substytut odbierany jest przez klienta jako nieprzygotowany, więc koniecznie wyeliminuj takie ryzyko. Zanim przejdziemy do ostatniej zasady, to proszę, jeśli uważasz ten film za wartościowy, to udostępnij go chociaż jednej osobie, która z tej treści będzie mogła też skorzystać. A teraz obiecana ostatnia siódma zasada. W miarę możliwości, bądź dostępny telefonicznie albo mailowo, a po rozprawie omów dalsze działania z klientem. W końcu, tak naprawdę, jedna z najważniejszych rzeczy, za które płaci twój klient, to poczucie bezpieczeństwa i ważne, żeby klient wiedział, że czuwasz nad tym, co się dzieje, nawet jeśli nie jesteś osobiście obecny na sali rozpraw. Jeśli interesuje Cię to, jak z sukcesem zbudować funkcjonującą kancelarię, to zapraszam Cię do lektury książki Kancelaria 2.0, co do której link znajdziesz w opisie na dole pod filmem. Daj znać w komentarzu, jakie są Twoje sposoby. Napisz też, czy różnią się one w zależności od tego, czy zastępujecie adwokat, radca prawny, czy na przykład aplikant. Zobacz też obietany wcześniej film, znajdziesz go tutaj. Do zobaczenia!